Monia, chcesz kiełbasę? To kiełbasa najpierw. Dobra? A później sam. Nie. Najpierw kiełbaskę wydać, bo ty mieliście. Monia, ale ja nie wziąłem dla ciebie sam. No, ja bo nie mówiłeś, że chcesz. Ja mu dam. Nie, on wie. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. Zmienia znak. A. Bo my jemy. Nikt mu nie żałuje. A co zażyczył kiełbasę? Jakbyś to zażyczył serka, to bym prosił, bo żebyś się nie zajechali, a tak jakby stawki. Szymon! Szymon, ja jeszcze nie poszły się. Halo! Zaraz czekamy na łapę. Nie chcę. No, no, co tam w tej Norwegii ciekawego było? Wypoczynek wędkarski w sumie. No, ale ty jeździ na to sam, a ty jeszcze jeździ. Tak, to sam, bo mam kumpla. Majki w domu? To jest ogólnie przewodnik wędkarski, ale on mnie testuje. Wojtek, ale złowił krzesło. Wiecie, że tu raki są? Dwa raki złowiłem krzesło. No w tym krzesle tu ładuje. No. Nie, jakaś ryba mi wzięła, spora, i pod krzesło się schowała. Wypięła się i skolowałem krzesło. Krześle odwrócone było, zaraz się pięć. Po prostu wyciągnąłem krzesło do góry nogami, a tam pod spodem był... No, ja. Dobra, wydaje mi się, że tak. Nie, takie małe. To już nie widzisz, się urodziło. Chciałem się rozmawiać. Ja największego raka miałem na krzesłku, tak jak to. Jakiego? Panek, tak? Pokaż, jak to jest. Ale są ryby, które atakują raki, jedzą, nie? Bo widziałem też porozwalane. Szymonie, możesz powoli chodzić po tej wodzie, żeby pomasować? Dziękuję. Dziękuję. Pan łowi ryby z lewej strony, widzisz? Rozumiesz? Chodzi o to, że nie można pozłościć ludziom robić, tak? Bo chodzenie ryb nie płoszy, ale splafanie. Pójdziemy, no, my tam z tym, on będziemy tam kąpać się później po grybie. Tam pójdziemy i będziesz tam skakać i szaleć. Dobra? Myślałem, że tu nikt nie będzie łowił, byśmy tu kąpali. Kajakiem to można... Chociaż tym też można tu płynąć, czy nie można? Robertiem? Łowię. Tylko że on kosztuje 40 na godzinę. To znaczy mietanie kosztuje. Dosyć sporo. Nie polecam, jeżeli chodzi na grilla brać, raczej do pływania, pływanie dla pływania. To serek? Nie. Pisiu? Ja masz na chlebu. Na chlebu. Nie, to serek? Nie, kiełbasa. A to chociaż lepiej kiełbasa. Mam gotową dla ciebie. Mama będzie opiekować. No to jest jakiś taki z niskim indeksem glikemicznym. Weź pierolinę. Bardzo dobry jest. Ja widzę z dotyku. Jak on się nazywa? Serek? Tak. Wiesz co, ja kupiłam u mnie na Hali Targowej na... Szybko może. No, na nie, on się nazywa po prostu chleb z niskim indeksem glikemicznym. Pierolina, będziesz ten? Tak mięciutki, że nie jest prawie keto. Nie, jak ma niski cukier. Niski, ale mąk jest. Więc pewnie jest jakaś grudziana mąka. To serek chce jeszcze? Nie wiem, to jak za chwilkę, to może niech sobie zje drugi. Ty będziesz Agu siadła, czy na razie mam, nie? Wkładę. Najwyżej się dorzuci drugi raz. Nie? Mam jeden ten namiot rozkładany na takiej dwójkę i mam kurtę, ale mi się w tej kurtce połamały te, bo on też był taki, wiesz, rozkładany. Połamały mi się te kurwa rzeczy. I mam sam szkielet, musiałbym ten namiot rozłożyć na nagika po prostu. Dlatego mówię, że to nie jest tam kurtka. Na kogo jest Terek tu jest? Czy ja jestem? Nie, tam ja byłem, no. A, to mój jest, dobra. No tak, ale nie jecie się?
duże obłożenie w hotelu. Wilka pełne? Teraz małe. Masz dom tu obłożony, zobaczcie. Jak się wojna ten, to wszystkie domy są w kręcie zajęte. Może być korzenie masz tam pod celem. Nie wiem, ale jak to właśnie to jest przecież taki gruby dostała za to, że to udostępniała, nie? Nie, Karol, no ludzie nie robili tego dla pieniędzy, nie opłaca się pomagać im do pieniędzy. No jej może akurat nie, ale no... No to zrobię. No to bardziej to. Ale my wczoraj oglądaliśmy, babka miała ukraińską górę domu. Pojechała się na hotelu. Jest to babka? A oni idą zamknęli przed nią. Karola. On dom zamknęli przed nią, bo ona tam miała jeszcze jakiś inny dom, czy coś, cholera wie. No, nie mogła pewnie się dostać. Nie mogła się dostać. Ona z policją, z jakimś prawnikiem wszystko nazywała. I oni od grudnia nie płacą. I się tłumaczyli, do czego nie płacą, ale tak ciężko było zrozumieć. Wszystko nagrywali, ona też wszystko nagrywała. Oni powiedzieli, że chcieliby się po roku rozliczyć. Ale mieliśmy umowę. A mi zniszczyli trochę ten. Dymon. Jej rzeczy. Miałeś się hałasować. Mamy chore stało, to znaczy... Tak, ale to jest właśnie ciężko się takich niechcianych lokatorów później poznać, nie? To bez względu na to sposób. No tak. Ja taki przypadek pokazali jeden, ale ludzie mają miliony takich przypadków z Polakami. To był ten, teraz nie tego prawa, oni się raczej boją, aż tak to robić. Boją. Bo ich wypieprzą obrazu, wiesz. Bo kiedyś to wynajęłaby jakąś ekipę trzech gości z Wałbrzycha, nie dosyć, żeby wyjebali, te cztery ja by obili, jeszcze nie zdążył by na policję zadzwonić. Tak, ale to jest tak, że mamy takie pochwytane prawo, bo ci to prawo nie chroni, bo co tam spojrzeli, no przyjadą i powiedzą, no ale wie pani, no ale co my możemy zrobić, no tej pani nie widzimy dzieci na ulicę, czy tam no. No, znaczy można się zabezpieczyć, są jakieś... No tak, Lepek rzucił ty? Ja. Określenia są jakieś prawne, które nas zabezpieczają, że ta osoba nie może. Ale... Musisz przeprowadzić. Ale zanim to wszystko się rozwikła i tak... Ale jak nie masz tych określeń, to jest taka, można powiedzieć, nieczytelna forma wynajęcia i wtedy już może sobie delikwent. Także niektórzy zabijają, a później nie ten, ja to się... No, to naprawdę może się zrobić, że nie skakać się po dowolę. Co mamy stać? Żeby tam... Obnieść go i przedstawić go w tamtym miejscu. Mandzie, czy mogę cię prosić, żebyś się tam przesunął, bo później na siłę się. Tam, gdzie kaczuszka jest, wiesz? Tam, gdzie jest kaczuszka, proszę iść, bo tam jest bezpieczny. Kaczuszka pokazuje, gdzie jest. Możesz ty, Mandzie, cofnąć się? Czy mam wejść po ciebie? Tu masz murę. Jak pan jest murka, to jesteś cały zakrzyk. Mandzie, 10 sekund liczę, jak nie pójdziesz, to przyjdę. To jest ten. Pozwolenie na kopię w tym miejscu się skończyło. Albo, tam po prawej jest płytko i proszę sobie. Poziom wody był niższy, bo tu jest niebezpiecznie, możesz spać. Tam. No tam nogi zamaszy, tam jest płytko, no o to chodzi. Tam jest płytko. Tak, kaczuszka se stoi. O to chodzi właśnie. Czarne dziury. Albo zaraz w ogóle nie będzie się kopał. Nie wchodzisz tu do wody. Rozumiesz, co powiedziałam? To dostaniesz do strony. Mi się udowodnię, że nie będziesz. A przecież ciebie całe mogę skończyć. O. Ciesz się? To jest do tam. To za chwilę w ogóle też nie będziesz. Tam się druga kaczuszka, proszę wejść. Tu jest płytka. Druga. Nie mam. Co mówisz? Zobaczcie sobie na mapę i zadecydujecie, tak? Tam jest, są takie też kolorowe jeziorka. Zresztą nie wiem, czy, nie wiem, czy młodzież, bo ja jestem chyba starszy. Ale ja nie, nie mam. No to nie mamy tyle, sam wiesz. Luty jestem, a ty jak miesiąc? Taki żart, z tego w miarę.
Ja jestem dla ciebie gówniarzem, a ona dla mnie. Ja to się w ogóle nie wypowiadam. Patrzcie, zanętę pan rzuca. Szymon, patrz. Pan ma zanętę w koszyczku. To jest taka technika na tyczkę, pan. Kładzie zanętę na podzie. I w tym miejscu będzie łatwo. No tak, ale to jest... Oglądaj. Aby nie poszedł. Tak, ale to jest taka technika miejscowa. Zobacz, jaką rybę kładę. Wyrzucił w górę, to od razu. Wszystko małe, nie? Tatki już biorą. Albo na metro z tej analogii. Albo na metro. No to na metro jest jeszcze zrozumiałe, ale tam to pierwszy raz. A że Antem na lód jechali, tak? Tak. Na Bajkale to cholera. A to jest jezioro, co ma te takie bąble powietrzne? Tak. O, ja widziałam zdjęcia. Żurawina była do tego. Przezroczysta ta woda, nie? Nie, na Bajkale. To nie ten leży na terenie Rosji. Mamy, no teraz na pewno. Kiedyś był przez lata najlepszą wodą na świecie. Czystości, grubości lodu. A tak. No i głębokości Bajkały jest jednym z najgłębszych lodów. Teraz będę super starek robił. To nie pamiętam, co się zrobiło w lodu. Ja muszę zobaczyć, czy Bajkał... Nie. Ja muszę zobaczyć, czy Bajkał... Jest gość, to już nie żyje, miał 80 lat, codziennie mocował, słuchajcie, Bajkał, metr lodu, on nurkował, chodził na górkę, pod lód i wracał sobie i codziennie. A tam minus 30. To jest ta, co ja też... I umarł. No chyba już jest... No nie widziałem filmików, więc pewnie już go nie ma, ale nie umarł w tym jeziorze, po prostu ze starości. Jeszcze zdrowy był 80 lat, tylko teraz jest mało lat. Tak. No to widać, że konserwuje to. Tak. Zaczęła morsować? Trafiła na Olimpopa, na jego górs. Widziałeś ją? Później nie pod lodem. Ona jest jako niszczenią, że pod lodem, bez ruchu, na wdechu. Jest możliwe. I ją to oczyściło. Ona jest uzależniona. Jak to chyba? Nie, oni to sypali, nie? Oni to sypali, to właśnie są niby te liczne krążki, ale one są zdjęte ze skarpy. Jak tego nie zabezpieczą, to będzie się odsuwać. Bo to prawie masz zabezpieczone. Docelowo to jakieś pylony podniosłem. Widzę, że ludzie na razie poszli. No, oni w ogóle otworzyli i zaraz potem zapytali, bo jakieś tam jest pozwolenie. Nie mieli pozwolenia, ale więc widzę, tam są stopki, które wchodzą, widzicie, na dół. W całym razie nie uruchamiają się w ogóle, nie? Mało tak się dzieje. To jest zimno, nie należy. Jeszcze planują bezpośrednie zejście do wody zrobić, żeby od razu morsować w basen. No, to będą mieli morsy. To jest czas. To będzie starek jad? My z drugim Karolinką. Tak, Karolinko? Podzielimy się kamerbeczem? Jak kiełbaska ci smakuje? A ostatnio byliśmy na takim wyrazie i podczas dla nas podjechał, tak że rozmawialiśmy. Jaki dobry? Tak mówię. Mówię, jakby ludzie nie gonił, to by to już mu zbilany. Serio? No i zdziwieni, że on mówi, że to prywatny teren. Że proszę mi to zgasić, a jak tego, to proszę opuścić. Ja byłam ostatnio bo, z moim bo zawsze przyjeżdżaj. Byłam z moim młodym i jedynie co do mnie podjechał. Nie, bo ja właściwie nie znam, nie widziałam go nigdy na oczy, ale na jakimś krosie tam jeździ.
No to podjechał i tylko powiedział proszę, żeby nie wysuwać za daleko, bo mogę mieć okazję, że ma ratownika, żeby z młodym przyczepić. No to dotąd sięgamy, żeby nie gładzi, nie? I okej, spokojnie. Czy on ci nie skojarzył, bo jak cię skojarzył, że morsów jesteś, to... Skojarzył, z nami fajnie rozmawiał. Pierwszy raz tak fajnie z tym rozmawiałem. To się zmienił. To się zmienił, bo przez chwilę był konfliktowy. Tak, a miał dobry, wiesz, akurat już był po pracy, albo miał jakieś wolne. Może z ojcem sobie wyjaśnił, bo z ojcem to są bardzo dobrze. Bo pan Andrzej jest mega pozytywnie go ocenia. Ja go nawet na tym całym startował na rozmowę. Ja bym chciał odnieść wsparcie, bo stary jest tak odwrócił się jadę. Wiadomo, zależy od kandydaci. No z Szołomej pewnie by nie wygrał. Jak nie będzie Szołomeja, to przyjdzie. Andrzej na taki mały... Słuchajcie, zaczyna się miękki robić, ale... Pan Andrzej na taki mały... Jestem od tyłu, że dobrze to jest. Ja rozmawiałem z biurowymi przedsiębiorcami i są zadowoleni. To jest, znaczy, są podzielone. Czyli tam 10 jest za, 3, 4 przeciw. Ja w kabinie krytykuję wieżę, bo mi się podoba. Wiem, że jest fajna technika, jest inna, a to tak. Może za droga, no, ale no niestety władze miasta często robią rzeczy droższe, żeby coś z tego ufać. To nikt nie powie, że... Tak, uważam, że w ogóle jest za dużo materii. Ale ten, wiesz co, mieliśmy z kusem na tej wieży. Tak, i zamówiła, że tam chciała coś tam zrobić. Nie mam tego. Próbowałem się... A to jest w ogóle bzdura, bo nie powinien udzielać się tego, że podatki płacą. Ale skoro płacę za niego pomoc... Ale nie, bo możesz mieć w obrzyku płacić, a w Sopocie musisz mieć podatki płacić. Nie chcę tego robić. Ale opłacę mi go pomoc, to podatek. W razie ulewy możemy się tam przyjąć. Słuchajcie, ten serek będzie petarda, bo już jest mięciutki. Ale niech się grzeje. Jak ci smakuje kiełbaska? Mi się podobała jak zadzielina, chłopaki złożyli mi sobie ten, pan się chłopaki z drugą, drugi rada tam się skoczył, tak się cieszyli, chyba było 20, ale naprawdę mi jest pasjonaci, nie? Ale wiadomina to jest postawy, tak, no? Tak. Nie, ale tam na wiadomina było już troszkę raz. Ale to jest postawy, które... Tak. Chyba. Już, wydaje mi się, że jest gotowy. O jest. Ten sam wziąć? A ty poczekasz na tego, tak? No. Dlatego tego przekręcam, bo to się zbawił. No. Jeszcze tak. Ale to powiadam. Jo, ty mnie. Cały? Nie. O, mam zielonę. Ja mam zielona. Dobra, gdzie chcemy się polecać teraz? Ja to jest serem kredą.
chyba, że se ten bardzo kupić wyrywkę w jakimś tam sosie, poście czy coś, żeby było. Bo to na tym zakopie, bo to było spokojnie trzymać, otwierać, to masz tam dalej coś innego. Nie, wiele nie zaliczało, nie? Dobra, a koniec wszystko, może tego innego nie będzie. Może to się tak.
Ja mam zwierzęta dla indywidualnych. Tapie na przykład, do 5 kg to sztuką, ale takie 15 kg już, nie? Wiedziałem, że on tam jest, wiedziałem na to sądzie. 4 dni. Widzieliście filmy, jak puścili wodę? Widziałem. To widać ten stary stan rzeki. Jak oni dymą, czy to był kamień? Nie. A to już. Ja wiem, że patrzę na jego filmy. Ale ręka teraz jest. Ręka jest. Czy to lepiej na to zbiorę? Nie ma tam żarcia, ludzie się puszczali kubaty, żeby nie wyrzucali. No to już nie spina. Obserwował, gdzie są ognisko. Nie, no są tam raki. Raki było do Ukrainy. Nie wierzę, że... Nie, wyrąbał. Nie byłem, ale powiem ci, że okazało się, że tu jest najlepsze. Ja zrobiłem tu konia w 1500 roku. To są drzwi. Tu go zrobiłem. To dobrze przyjęte, dobra. Tyma, możesz się z mamą nie kłócić? Tyma, mogę cię, możesz się nie kłócić z mamą? Tyma, zabieram ci twoje telefony. Założymy się i zniosę. No to kopcie tam, gdzie powiedziałem, to nie zabiorę. Pamiętaj, bo wszystko ci zabiorę, jeżeli się tylko tutaj możesz sobie wejść nawet. A tak wszystko jest bezpieczne, bez twoje. Zasady obowiązują ciebie i nas. Dobra, możesz mówić dalej. Prawdopodobnie wodę. Ale Jezu. Prowadzi auto?
Nie hałasujemy, jak hałasować to tak dalej. Tym od tutaj, proszę. Nie posz panu tam duża ryba. Tak, to tutaj wchodzi. I to się na ryby nadal.